Tak na koniec mam też taki trudniejszy werset. Z drugiej Księgi Królewskiej. 20 rozdział od 12 wersetu. Do końca rozdziału. W tym czasie wysłał Merodach Baladan, syn Baladana, król babiloński, do Hiskiasza list wraz z upominkiem, ponieważ słyszał, że Hiskiasz chorował. Hiskiasz wysłuchał posłów i pokazał im cały swój skarbiec, srebro i złoto i wonności, i drogocenne olejki, zbrojownie i w ogóle wszystko, co znajdowało się w jego skarbcach. Nie było takich rzeczy, której by Hiskiasz nie pokazał w swoim domu i w całym swoim władztwie. Wtedy przyszedł prorok Izajasz do króla Hiskiasza i zapytał go: co powiedzieli ci mężowie, skąd przyszli do ciebie? A Hiskiasz odpowiedział: przyszli z dalekiej ziemi, z Babilonu. Pytał wtedy dalej: a co widzieli w twoim domu? Hiskiasz odpowiedział: wszystko, co jest w moim domu, widzieli. Nie było takiej rzeczy, której by im nie pokazał w moich skarbcach. Wtedy Izajasz rzekł do Hiskiasza: słuchaj słowa Pana. Oto idą dni, że wszystko, co jest w twoim domu i wszystko, co nagromadzili twoi ojcowie, do dnia dzisiejszego zostanie zabrane do Babilonu, a tu nic nie pozostanie, mówi Pan. A z twoich wnuków, którzy od ciebie będą pochodzić, z ciebie zrodzonych, wybiorą niektórych, aby zostali pod komorzymi w pałacu króla babilońskiego. Wtedy Hiskiasz rzekł do Izajasza: dobre jest słowo Pana, które wypowiedziałeś. Pomyślał bowiem: czemu nie? Wszak za moich dni będzie panował pokój i bezpieczeństwo. Pozostałe zaś sprawy Hiskiasza, cała jego potęga i to, że zbudował zbiornik na wodę i wodociąg i że doprowadził wodę do miasta, zapisane jest w Księdze Dziejów Królów Izraelskich. I spoczął Hiskiasz ze swoimi ojcami, a władzę królewską po nim objął Manasses, jego syn. Jak może wiecie, Hiskiasz był synem króla Józjasza, który nie był dobrym królem. On nawet swojego syna złożył w ofierze bożką, żeby mu się powodziło. Więc wszedł w zwyczaj królów pogańskich czy narodów pogańskich. Ale Hiskiasz był innym człowiekiem. Zorganizował paschę dla Pana, był gorliwy, odbudował Izrael, miał wiele naprawdę dobrych decyzji, działań. Był dobrym królem. Ale nawet dobry człowiek, myślę oprócz Jurka, ma jakieś słabości. Ten to chyba nie ma. Każdy człowiek ma jakieś słabości. Ma miejsce, które go gniecie, miejsce, które jest trudne. Czasami jest ono ukrywane długo, 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 ale jak to mówią, oliwa jest zawsze sprawiedliwa i na wierzch wypływa. Więc wypłynie kiedyś. Chodzi o to, drodzy, żeby człowiek Boży poznał siebie i żeby wzrastał. Co to znaczy wzrastał? Wzrastał to znaczy, żeby między innymi eliminował rzeczy, które go ograniczają albo które mogą wpłynąć źle na jego przyszłość. Bo jest taka tendencja, albo może inaczej. Pamiętacie, czy wiecie, dlaczego Salomon zgrzeszył na końcu? Albo dlaczego wziął sobie żony pogańskie za żony, czy kobiety pogańskie za żony? No bo to jest taka mentalność. Dzisiaj czuję się silny. Dzisiaj ja jestem władcą. Jestem niekwestionowanym autorytetem w domu, w pracy, gdziekolwiek jestem. Jestem niekwestionowanym autorytetem. Tylko, drodzy, to dzisiaj. Ale kiedy przyjdzie lat, no więcej, już mam 60, ale powiedzmy 70, to okazuje się, że psychika jest słabsza. Moja żona, jak ze mną jeździła kiedyś, to jak jechałem 160 na autostradzie, to ona sobie spała. A dzisiaj jadę 90 i mówi: a ty hamulców nie masz? Widzi wszystkie znaki po drodze.
Zanim ja je zobaczę, to mówi, pamięta pan tam 40. Siedzący policjant. I mówię do Henki, co ci się stało? Ona mówi, wiesz co? Nie wiem co, ale zaczynam się bać. I to już przeszkadza, że szybko jeździsz. Więc jak wyprzedzasz, to nie podjeżdżaj za blisko do człowieka, który jest to przed tobą. I mi to przeszkadza. Ja jeszcze taki nie jestem, tak? Emocje mi rosną, ale okazuje się, że nie tylko moja żona ma takie rzeczy. Pewnie inne żony tak nie mają, ale moja żona tak ma niestety. I zrozumiałem, że na starość człowiek robi się słabszy emocjonalnie. A jeżeli robi się starszy, słabszy emocjonalnie, to znaczy można na niego wpływać, można nim manipulować. Mój znajomy, który był kiedyś takim koniwojarzem, to się chyba nazywa, tak? Czy domokrążca. Czy jak to teraz, sprzedaż sieciowa. Mówił akwizytor, o dziękuję, tego słowa mi brakowało. Akwizytor, to wiecie co mówił? Że kiedyś sprzedawał cement, jeszcze był nienawrócony i przyszedł do dziadków takich, gdzieś tam wynalazł ich na ulicy i mieli wyremontowany świeżo dom. Wszystkie sprawy załatwione, dzieci im to załatwiły, chcieli, żeby dziadkowie czy rodzice żyli sobie w luksusie na stare lata. I on przyszedł i mówi, ja mam cement do sprzedania. A oni mówią, ale wszystko mamy. Podjazd wybetonowany, wyremontowane. I mówi, pół godziny z nimi rozmawiałem i powiedzieli w końcu, dla świętego spokoju kupimy. Ile? 2 tony? 2 tony. Po prostu, jak się w telewizji mówi, to ci już nie domokrążcy, ale to teraz call center, dzwonią do ludzi, po PESEL-u znajdują starszych. Bo jeżeli go dobrze urobisz, to cię posłucha dla świętego spokoju. Tylko policzy, mogę stracić, a niech się odczepi. To znaczy, że jesteśmy na starość słabsi. I moja teoria to jest taka, że jeżeli nie załatwisz w swoim chrześcijańskim życiu rzeczy dzisiaj, to na starość to wyjdzie. Nie macie problemu ze swoimi dziadkami? Są bardzo fajni, ale czasami są skąpi. A dlaczego są skąpi? Niektórzy dziadkowie nawet cukierka nie kupią wnukowi w pewnym okresie. Niektórzy są gderliwi. Niektórzy nie mają wiary. I nagle mówią, a może to Bóg wszystkich zbawi? Znam taką kobietę z naszego kościoła. Przychodzi i mówi, a może to Bóg wszystkich zbawi? Tak, pełna wiara. Mówi, to przecież jakby Bóg mógł posłać kogoś do piekła? Ja mówię, no ale przecież wiesz, jakie są zasady. No tak, Biblia Biblią, ale szkoda tych ludzi. Wiecie, po prostu, ja mówię, i ty ewangelizujesz? No bracie, no ale słabość. Ale ludzie nie zawsze chcą to załatwiać, bo kiedy są w pełni sił i mówisz, masz z czymś problem, to mówią, nie masz kogoś, kogo byś się czepił? Jedna kobieta mi mówi, módl się o zdrowie, bo mam kłopoty z sercem. Tak na nią popatrzyłem, powiedziałem, tak mi czas 50 kilo nadwagi masz, co najmniej, a grubo ponad 100 miała. Mówię, to chyba bez sensu się modlić za ciebie, bo dzisiaj Bóg uzdrowi, jutro będziesz chora. Co? Nadwaga i takie inne rzeczy, tak? Ja mówię, grubszych nie widziałeś. No widziałem, ale też byli chorzy. Po prostu nie można odganiać problemu od siebie, tak? Mądrość jest taka, że rozsądzamy to, zastanawiamy się nad tym. A co jest z Hiskiaszem? Ano Hiskiasz miał pewien problem. Można go różnie określić, ale lubiał, kiedy w momencie, kiedy ma trudności, ktoś go łechce. Mile mu mówi. Lubiał, że kiedy mu się współczuje, bo lubiał się użalać nad sobą. Znacie takich ludzi? Lubią się nad sobą poużalać. Tak, nie czujcie się dotknięci, ale jeżeli człowiek stoi w kolejce do pokoju proroczego, jeżeli stoi w kolejce później do pokoju uwalniania, jeżeli tu do 3 kaznodziejów stoi w kolejce do modlitwy, to on chyba lubi się użalać nad sobą trochę. Nie? Tak myślę. Bo ja myślę, że jeżeli człowiek ma wiarę,
No, jeszcze rozumiem, jak pójdzie po proroctwo, no bo proroctwo może diagnozować pewne rzeczy i później gdzieś stoi, żeby go pobłogosławiono. No ale myślicie, że to od ilości błogosławiących zależy wasze błogosławieństwo? Powiem wam historię. Pewna kobieta, ja nie będę taki ułożony jak Tomek, on jest bardzo ułożony, dlatego wyżej awansował w kościele. Ja to nie. Więc pewna kobieta wychodziła za mąż i poprosiła mnie i moją żonę, żebyśmy nie udzielali jej wprawdzie ślubu, bo tam jej pastor będzie udzielał ślubu, ale żeśmy pobłogosławili. Kiedy będzie czas błogosławieństwa, żeśmy wyszli ją pobłogosławić. No, zgodziliśmy się, to była nasza znajoma. Kiedy pojechaliśmy na ten ślub, okazuje się, że wyszło jeszcze oprócz nas 6 pastorów z żonami, żeby ją błogosławić. I tak jakoś się pomyślałem, dziwne, no ale każdy z nas składał ręce z żonami na to małżeństwo, modliliśmy się o nich. No ale po ślubie mnie to męczyło, podszedłem do nich i mówię, słuchajcie, no ale dlaczego wyście chcieli się? To jakoś tak długo to trwało, widziałem, że ludzie różnie reagowali też. A ona mówi, bo liczba 7 ma znaczenie. A poza tym, jak mi już 7 takich namaszczonych pobłogosławi, to na pewno będę szczęśliwa. Ale 2 lata później ją odwiedziłem. Odwiedzałem wcześniej, ale nie widziałem jeszcze tych rzeczy. Coś było nie tak, ale nie widziałem co. I nie dopytywałem się, ale kiedy przyjechałem 2 lata po ślubie i ona ubrała specjalnie krótki rękaw i widziałem, jak ją trzymał za rękę. Siniaki. Jak ją złapał, to ślady zostały. I nie miała dużego dekoltu, ale miała duży, taki wystarczający dekolt, żebym widział, że dusił ją. Tak? I powiedziałem, jak już nie kryjesz tego, to znaczy, że już masz dość. Tak? Dusi ciebie? Potrząsa tobą? A 7 się modliło. Tak? Myślisz, że to załatwia sprawę? Myślę, że trzeba jeszcze normalnie żyć. Trzeba się zmieniać. Trzeba współpracować. Bo jeżeli myślisz, że tylko wielu ludzi się o ciebie pomodli i sprawa jest załatwiona, to nie do końca to tak działa. Ja już widziałem różnych nawiedzonych chrześcijan i widziałem też, jak ich życie się sypało. Piękne rzeczy mówili, tylko nie zawsze to sprawdzało się w życiu. Chrześcijaństwo musi być praktyczne. Chrześcijaństwo musi być odpowiedzialnością. Bóg daje nam potencjał i daje nam środki i daje nam swoje wsparcie, daje nam swojego ducha, ale Biblia mówi, że Bóg współdziała z tymi, którzy Boga miłują i którzy według Jego powołania, czy postanowienia są powołani, tak? Więc współdziała, co to znaczy współdziała? Pomaga ci, zachęca ciebie, daje ci siłę, ale jednak musisz coś zrobić. Bo nie jesteś idealny, tak? Nie jesteś idealny. Jak reagujemy na to? Czy moja teściowa, macie teściowe? Macie teściowe. Nie będę mówił dowcipu o teściowie, chciałem dowcip powiedzieć, może nie stosowny. Proszę? Ja też mam dobrą. Czasami. One są dobre, tylko że czasami nam za skórę zajdą. Więc przychodzi moja teściowa do mnie i mówi tak, otwiera mi drzwi, a ona stoi i mówi, Pan mnie przysłał. I po prostu ratunku. Nie wiem, czego się spodziewać, tak? Ale teściowa dobra. Zwłaszcza, że kiedy chodziłem sobie po domu i modliłem się, i miałem sprawę do Boga, Bóg mi powiedział rzeczy, które mi nie do końca się podobały. I tak przeżywałem to. Tak? I w momencie tego przeżywania, takich moich emocji, teściowa przychodzi i mówi, że Pan ją przysłał. Myślę sobie, no tak. Tu mi Pan mówi i jeszcze ją przysyła, to po prostu. No i mówię, mama, wejdź. I ona weszła i mówi, tak mówi Pan. Jesteś pastorem. Wtedy jeszcze byłem pastorem. Uczysz inny, ale w Twoim sercu jest to, to, to i to. Ja tak się zdenerwowałem. Mówię, co ty mi mówisz? Jestem pastorem. Ona mówi, no właśnie. Pastor nie powinien takich rzeczy mieć. Tak się zdenerwowałem. Mówię, mama, mieszkam na 3. piętrze. Ja cię proszę, wyjdź swobodnie.
Wiecie, Bóg błogosławi, wyjdź. No, długo mi to pamiętała. Poszła. I chodziłem wściekły po domu. Wszyscy, jak ona mogła? To nie dość, że ludzie w kościele mi kołki na głowie ciosają, to jeszcze teściowa przyszła i zamiast mnie wesprzeć w moim takim problemie, prorocza osoba, widziała, że mam problem, tak? Powinna mi powiedzieć, wesprzeć. Nic z tego. Ale co było dziwnego, że nie mogłem tego zapomnieć, co mi powiedziała. Wypierałem to z mego umysłu i nie mogłem tego zapomnieć. Tydzień, półtora tygodnia i każdego dnia się budziłem z tym słowem, zasypiałem z tym słowem. Czy jest jakieś przekleństwo, czy co? Po prostu. No ale kiedyś wracam ze sklepu i ciągle to słowo mi tak brzmi w uszach i mówię, Boże, kiedy to ode mnie odejdzie? I nagle zobaczyłem, że to mam w sercu. Wiecie, jaki miałem szok? A sobie siadłem na ulicy. Łzy mi popłynęły. Boże, to ja tyle czasu żyję, nie wiedziałem, że takie dziadostwo mam w sercu. Zaniosłem rzeczy do domu. Poszedłem z płaczem do teściowej i ona mówi, przyszedłeś, wrogu mój. Ja mówię, mamo, przyszedłem? Nie, przyszedłem do ciebie jako do osoby proroczej. Po pierwsze, chcę ci powiedzieć, że miałeś rację. To było prawdziwe słowo od Boga. Po drugie, chcę ci powiedzieć, chcę się z tobą pomodlić, żeś się modliła o mnie, bo mam te rzeczy. Ja to widzę. Bóg mnie wtedy uwolnił, załatwił kilka spraw. Od tamtej pory nie miałem już takich zgrzytów z teściową. Ale też te rzeczy Bóg eliminował sukcesywnie, powoli, ale skutecznie z mojego życia. I dzisiaj widzę, że gdyby te rzeczy zostały, dzisiaj byłbym zupełnie w innym miejscu. Tak? Więc jeżeli przyjeżdżacie na taką konferencję, to nie bądźcie jak Hiskiasz, który oczekiwał, że pogłaskają go. Był dobry, super. Mało który król był taki efektywny jak Hiskiasz. Rozbudowywał, upiększał, ubogacał. Zarówno fizycznie naród, jak i duchowo. A jednak coś w nim było. Po czym to widzimy? No po pierwsze, kiedy przyszedł do niego Izajasz, o tym nie czytaliśmy, ale o tym wiemy. I mówi... uporządkuj swój dom. Czy to Natan do niego przyszedł? Proszę? Izajasz, tak? Uporządkuj swój dom, bo na pewno umrzesz. A on odwrócił się twarzą do ściany i mówi, Panie, tyle zrobiłem dobrego. Czy ty nie widzisz, co ja zrobiłem dobrego? I Bóg mówi do Izajasza, wracaj. Powiedz mu, 15 lat życia dostaniesz. Zyskał, tak? Jaki znak mam ci dać? Niech się cień cofnie, nie pójdzie do przodu, tylko cofnie na schodach. Na pewno to się stanie, tak? A później przyszli posłowie z Babilonu. Pamiętacie czasy komunistyczne? Do dzisiaj jeszcze w niektórych miejscach tak jest. Jest taki aparat fotograficzny przekreślony na czerwono, tak? Zakaz fotografowania. Nie wolno. Mój znajomy wyciągnął komórkę w takim miejscu i przyszedł strażnik i go aresztował. Powiedział, bo dzisiaj fotokomórki mają aparaty, a tu jest zakaz fotografowania. Przejrzymy pana komórkę, jak tam nic nie będzie, a było. I miał problem, tak? Bo sobie zrobił zdjęcie. Jest zakaz fotografowania. Dlaczego? Bo jest tajemnica, której nie wolno zdradzać. A Hiskiasz otworzył się całkowicie. Pokazał mu zbrojownię, tak? Pokazał wszystko. I skarby. Wszystko pokazał, tak? Wiecie, że mądrzy rodzice w pewnym okresie życia nie pokazują dzieci, ile mają na koncie? Dzieciom, ile mają na koncie? Bo jeżeli pokażą, to dzieciom nagle rosną ambicje i przychodzą, mówią, nie dacie mi? Tak? A macie tam te 10 tysięcy, tak? Czy ileś tam, różnie. Nasze dzieci są rozsądne i zawsze nam oddawały pieniądze, ale i tak nie wiedzą, ile mamy. Bo nie muszą. Kiedy im trzeba, to im dajemy. Tyle, ile trzeba. Jak mamy, tak?
Więc nie chcemy, żeby brały na siebie nasz niedostatek albo nasz nadmiar. W różnych sytuacjach różnie jest różnie. A on pokazał obcym ludziom wszystko. Wiecie dlaczego? Bo go pogłaskali po głowie. Bo dotknęli się jego wrażliwego miejsca. Bo powiedzieli, rozumiem ciebie, bracie. Tak, nikt cię nie rozumie, ja ciebie rozumiem. Nie widzieliście takich ludzi? Przyjdź do niego i mu powiedz, ja cię rozumiem. Ty masz taki ból. Nikt ciebie nie zrozumie, ja cię zrozumiem. I człowiek ci mówi wszystko. A później słyszymy plotki naokoło, tak? Wszyscy wiedzą. I tak rozpadają się przyjaźnie. Bo ktoś za dużo powiedział. Chcesz mieć przyjaciół, czy ma język za zębami? Nie mów za dużo. Bądź mądry. Tak? Kto to powiedział? Dlaczego jest w Polsce nagroda, srebrna nagroda za... Srebrne usta, tak? Srebrne usta? Bo milczenie jest złotem, a usta mogą być srebrne, jak mówią, tak? Ale milczenie jest złotem. Więc chciałbym wam powiedzieć, że jest wasza intymność. Jest coś, co jest wasze. Jest coś, co się tylko załatwia z Bogiem. I nikt nie może tam wejść. Nie wiem, czy to prawda, ale jak byłem w Stanach, to mi mówili, że do małżeńskiej sypialni w Stanach nie każdy może wejść. To jest miejsce święte. Tak? Mnie wpuszczono do pewnej sypialni, powiedzieli, jak chcesz obejrzeć, to możesz, ale z reguły tu nikogo nie wpuszczamy. I to nie ma zakazu. Ludzie po prostu wiedzą, że tam się nie wchodzi. To jest ich święte miejsce. I tyle. Więc drodzy, jest pewna intymność, jest jakby świątynia, jakiś sakrum, do którego nie wpuścisz ludzi. Bo jeżeli wpuścisz, popatrzcie, co tu się stało, kiedy Hiskiasz wpuścił ich wszędzie, to przychodzi prorok, mówi, to wszystko będzie ci zabrane. A on mówi, no jak? Gdzie Babilon? Tak? A gdzie Jerozolima? To nawet nie jest blisko. Nie ma takiej możliwości. Będzie zabrane. A twoi synowie i wnuki pójdą do niewoli. I będą ich robić niewolnikami. I będą się cieszyć, jak zostaną podkomorzymi w Pałacu Królewskim. Ale już nie swojego króla, tylko obcego króla. I będziecie służyć mu. Aż przyjdzie Boże wyzwolenie. Aha. Czyli mogły pewne rzeczy być odłożone w czasie. Ale jak reaguje człowiek? Kiedy usłyszał Hiskiasz, że nie stanie się to ze względu na jego życie, za jego dni, to powiedział, dobre jest słowo Pana. Tak? Dobre? Chcielibyście, żeby wasz syn miał problemy, bo byście kredytów nabrali? Tak? Albo kiedy ze wszystkimi sąsiadami się skłócicie, to chcecie, żeby syn mieszkał później w tym domu? I każdy by patrzył wrogo na waszego syna? Ja nie myślę. Jakie serce musiał mieć więc Hiskiasz, ten dobry król, który powiedział, to dobrze, że to moi synowie będą mieli problem. To dobrze, że to nie za mojego życia się stanie. Jakie to musi być serce? Trzeba coś zrobić, tak? Trzeba coś zrobić. Drodzy, życie wymaga od nas ciągle poświęceń i wzrostu, przemiany, dostosowania się do nowych okoliczności, tak? Moja żona zawsze była super, ale kiedy zaczęła przekwitać, to pomyślałem sobie, Boże, nie z taką się żeniłem. Nie było źle, ponoć jest jeszcze gorzej, ale po prostu powiedziałem, Boże, trzymaj mnie, bo to nie jest ta kobieta, z którą się ożeniłem. Mam inną żonę i niekoniecznie taką bym chciał mieć. Nie mogła spać w nocy. Jakieś fobie. I zamiast mnie wspierać, to oczekiwała, że ja ją będę wspierał, a ja do tego nie byłem przygotowany. I kiedyś siadła przy mnie i powiedziała tak, czy mnie kochasz? Bo widziała moje takie rozdwojenie. Powiedziałem, no przecież że cię kocham. Tak. I wtedy powiedziała,
ale ja tego nie czuję. Zrozum, że ja sama nie wiem, co się ze mną dzieje. To są hormony, to są przeżycia. Ja nie rozumiem siebie. Chcesz, żebym była normalna? Chcesz ze mną mieć długie, szczęśliwe dni? To mnie wspieraj teraz. Mogę się zachowywać źle. Po raz pierwszy wtedy moja żona, jechaliśmy w samochodzie i coś jej powiedziałem, nie wiem co, i zaczęła krzyczeć. Moja żona nigdy nie krzyczała, ja myślałem, że do rowu wjadę. I to zaczęła tak krzyczeć, Boże, co się jej stało? Zatrzymałem się, mówię, Henka, co ci się stało? Ja nic takiego nie powiedziałem. Ona mówi, emocje wyszły ze mnie. I nie wiedziałem, że to w ogóle jest u niej możliwe. Już później się jej to nie zdarzyło, to było jednorazowo, ale zobaczyłem, że to jest poważny moment. Nie było to potrzebne dla niej, to było potrzebne dla mnie, żebym zrozumiał, że naprawdę jest problem, tak? Że ja muszę ją wspierać, że muszę być dla niej miły, że nie podejmuję pewnych dyskusji, że nie zwracam uwagi na pewne jej zaczepki, tak? Że nawet jak mi noga ciąży, to jednak jadę 40 zamiast dozwoloną 80, tak? Jeżeli ją to drażni, to pojadę, wyjadę godzinę wcześniej i będę jechał 40. Znaczy nie zdarzyło mi się tak. Przyznam się. Ale jechałem wolniej, co mnie dużo kosztowało. Więc żeby była spokojna. Dzięki. Ale to wolniej to chyba tylko po parkingu. Nie. I musiałem znosić, kiedy moja żona mówiła, słuchaj, zbliżasz się do tej ciężarówki, już bierz w lewy pas. Ja mówię, Halinka, ja jeżdżę. Tak, ale mi tak łatwiej, że ty wiesz. Z początku się denerwowałem, a później już odpuściłem sobie. Bo co z tego, że ja się denerwuję, jak atmosfera się psuje. Dzisiaj ona już mi tak nie robi, bo już rzeczy są zamknięte. Ale był taki moment, że było trudno. I ona wtedy powiedziała, widzisz, jakie jest twoje chrześcijaństwo? Nie bądź jak Hiskiasz. Nie bądź jak Hiskiasz. Ostro, nie? Ale czasami potrzeba ostro, ponieważ nie zdajemy sobie sprawy z powagi sytuacji czasami. I Bóg mi kiedyś powiedział, mądry człowiek to zwraca uwagę na drobne rzeczy. Bo w grubych rzeczach ludzie się pilnują, ale w drobnych nie. Więc jeżeli chcesz wiedzieć, czy ktoś jest uczciwy, czy nie, to zwracaj uwagę na drobne rzeczy. I wtedy nie oszuka ciebie, tak? Bądź mądry. Bóg oczekuje więc, że będziemy mądrzy, tak? Że nie będziemy tylko zbawiony, na zawsze zbawiony, ale za Bobem Manfortem powiemy, że człowiek jest zbawiony, jest ciągle zbawiany i kiedyś będzie zbawiony, tak? Bo kto wytrwa do końca, tak jest powiedziane. Możemy być otwarci. Jak ta otwartość wygląda czasami? Człowiek zakocha się, tak? I on później mówi do dziewczyny, która zakochał się w bogatej dziewczynie, słuchaj, zbudujemy sobie dom, halleluja, ale na razie musisz zainwestować, tak? Więc ona inwestuje to, co ma i nagle on mówi, wiesz, ale ja cię tak naprawdę nie kocham. Albo znika bez pożegnania. I masz długi i złamane serce, bo ktoś cię pogłaskał, połechtał w czułe miejsce i brakło mądrości. Drodzy, o czym to jeszcze nam mówi? O dozie zaufania do starszych w Kościele. Ja wiem, że nie wszyscy są może tacy umiejętni, nie znają tajemnicy spowiedzi, że jak się im powie, to czasami cały zbór później wie. Ale są tacy, o których wiecie, że mają tą kulturę, etykę i nie powiedzą. Więc jeżeli chcesz podjąć jakąś decyzję, która będzie rzutować na twoje życie, to czasami warto pójść do pastora, do starszych i zapytać, a co byś mi radził w tej sytuacji, tak? I uzyskaną odpowiedź przeanalizować, przynajmniej wziąć ją pod uwagę. Wtedy byłoby dużo mniej błędów, a tak? To później mamy dużo więcej modlitw. Nie to, że nam ciężko się modlić,
Tylko że sama modlitwa później, jak masz 70 tysięcy długu, 100 tysięcy długu, tak? I komornik ci siedzi, już opieczętował mieszkanie. To nie zawsze modlitwa ci od razu pomoże. Znam jednego pastora, do którego, który miał 200 tysięcy długu i przyszedł jego wierzyciel, ateista, i powiedział: wiesz, to w Polsce jest ten pastor, żyje, można go zapytać. I powiedział: wprawdzie jestem ateistą, ja tego nie rozumiem, ale w nocy przyszedł do mnie twój Bóg i mi powiedział, że mam ci darować dług, 200 tysięcy, darował. I mu powiedział: mało tego, twój Bóg mi kazał dać ci na rozruch nowego interesu i stworzyć ci możliwości. I facet przez pewien czas miał swój biznes, ten pastor, tak? I wyszedł na prostą, dzisiaj już ma inną funkcję. Znaczy jest pastorem, ale inne rzeczy robi. Drodzy, ale to się zdarza, to są takie perełki, tak? Możemy oczywiście zrobić z tego sztandar, powiedzieć: tak, Bóg tu zadziałał, u nas zadziała. Ale jak znam życie, to chyba nie tak działa. To są perełki. Gdzieś tu i tu i tu, na bazie perełek, precedensów, nie możemy budować teologii ani poglądów na życie. Więc kiedy jeździcie na konferencję, uczcie się normalnie żyć. Normalnie żyć. Odwagi. Podejmowania decyzji. Mądrości. Wyczekiwania. Wytonowania swoich emocji. Każdy z nas potrzebuje, żeby go pogłaskać. Ja na szczęście, ja pewnie niektórych z was nie zrozumiem nigdy, bo chociaż wychowałem się w domu katolickim, to życzyłbym każdemu takich rodziców, jak ja miałem. Fenomenalni ludzie. Prości, skończyli 3 klasy szkoły podstawowej, ale mieli taką mądrość, że dzisiaj niektórzy po studiach takiej nie mają. Zawsze dla nas mieli czas, nigdy nas nie zostawili, zawsze się z nami modlili, zawsze nam o Bogu mówili, zawsze byli dla nas przykładem. Ja nigdy nie widziałem, żeby mama z tatem się kłóciła w domu. Więc ja nie mam braków emocjonalnych. Kiedy przychodziłem do tata i mówiłem: tato, czy możesz się ze mną położyć i mi coś poopowiadać, to tato szedł, mył się, jeszcze łazienki nie było, więc w misce się mył, przychodził do mnie, kładł się ze mną, opowiadał mi, a później, kiedy zasnąłem, a zasypałem wtedy późno, wstawał i szedł do roboty jeszcze, bo trzeba było roboty dokończyć. Czasami spał 2 godziny na dobę. Było nas 5 i każdemu poświęcił czas. Więc ja nie mam braków emocjonalnych. I może was nie zrozumiem, że je macie, bo wasi rodzice z wami się nie kładli, nie opowiadali wam, nie przytulali. Może ktoś taki jest, nie wiem. Ale i ja mam swoje potrzeby, tak? Mam swoje potrzeby. I dlatego się ożeniłem, bo te potrzeby, nie mówiąc już o potrzebach seksualnych, tak? Ale te potrzeby powinny być zrealizowane i potrzebowałem żony, żeby mi powiedziała, jaki jestem męski, żeby mi powiedziała, że dam sobie radę, tak? I to zrealizowało się w małżeństwie. Ja byłem bardzo zakompleksionym chłopakiem. Jak mnie mama gdzieś posyłała gdzieś załatwić coś, to mówiłem, że urzędnika nie ma. Kłamałem, bo się bałem wejść załatwić sprawę. To moja żona mnie postawiła w takim miejscu, że zacząłem, jak to po weterynaryjnemu mówią, brać bryka za rogi. Tak? Brać odpowiedzialność. Stawać przed urzędnikiem, powiedzieć swoje zdanie. Kiedy to jest ważne, tak jak jeżeli macie dzieci, to coś wam powiem, tak może nie w temacie, może trochę w temacie. Jak się modliłem, tak a propos mądrej modlitwy. Jak się modlimy, to czasami mamy na celu coś i widzimy tylko ten jeden cel, tak? Więc jak się modliłem o nasze pierwsze dziecko, zanim jeszcze byliśmy małżeństwem, to już modliłem się o dziecko, tak? Mówię: Panie, niech to będzie córka, niech będzie dokładnie tak jak moja żona. Hańka mówi: słuchaj, a czemu chcesz, żeby taka była jak ja? Ja mówię: no bo wiesz, bo ty jesteś super kobieta i ja bym chciał, żeby ten facet, który ją wejdzie, był tak szczęśliwy jak ja. Czyli nie chodzi już tylko, żeby ona była zadowolona, ale też, żeby i on był zadowolony, bo jak oboje są zadowoleni, to jest dobre małżeństwo. No ale kiedy córka się urodziła i była dokładnie tak jak moja żona, to zobaczyłem, czy najpierw wezwano nas do szkoły, do pierwszej klasy i nauczycielka do nas mówi tak: czy wy się w domu kłócicie? Ja mówię: nie, w życiu. Jeszcze ani razu żeśmy się nie pokłócili. I ona mówi: no właśnie, to jest problem.
Bo jak ja krzyczę na dzieci, to wasza córka wchodzi pod ławkę. Mówi, ona się tak boi i ona tak to przeżywa, ja nie umiem ją mieć w klasie, bo ja jej zrobię krzywdę, tak? I kiedy cokolwiek się działo, to Jonika tak, nawet dzisiaj jakbyście ją zobaczyli, to ona tak jak idzie, to trochę jakby przepraszała, że żyje. Osiągnęła jakiś sukces, jest lekarzem, skończyła dziennikarstwo, realizuje się, ma powodzenie w życiu, ale jak idzie, to czasami mówi, Eunika, stań prosto, błysk w oku. I kiedy miała 14 lat, to wiedziałem, że chyba źle się modliłem. Więc nie tylko się już modliłem, tylko wiecie, co zrobiłem z nią? Siadzałem ją przed sobą, mówię, Eunika, a teraz lekcja. Będę cię uczył, jak żyć. Tak? Tu masz być asertywna. W taki sposób masz być. I ona mówi, tato, co ty opowiadasz? My chrześcijanie. Mówię, chrześcijaństwo chrześcijaństwem, a czasami w czapę trzeba dać. Przepraszam. I musiałem jej... Myślicie, że to się łatwo zmienia, czyjeś myślenie? Nie. Więc kiedy mieli nam się rodzić synowie, a rodziły nam się dzieci, mamy trójkę co 5,5 roku, na szczęście dobry okres, żeby zmądrzeć w tym czasie, jeszcze się lepiej modlić o następne dziecko, to już modliłem się, żeby moi synowie byli przebojowi, żeby nie dali sobie w kaszę napój, żeby byli wierni Bogu, ale też żeby umieli postawić na swoim, tak? I wiecie, jak się urodził trzeci, poszedłem do szpitala, pokazali mi, bo nie mogłem być jeszcze wtedy przy porodzie. Może na dobrze. Wolę tak. Więc kiedy mi go pokazali, popatrzyłem i mówię do żony, wiesz co, mamy problem. Ten to już jest taki asertywny, że szok. No i problem był i jest do tej pory, tak? Więc... Ale to była też moja modlitwa, żeby sobie radził. Żeby umiał powiedzieć, tak? Bo to o to chodzi, żeby chrześcijanie nie byli pomiatani. Żebyśmy nie przepraszali, że żyjemy. Żebyśmy szli, żeby z nami się liczono. Żeby, jeżeli nie okazują ci szacunku, żebyś mógł powiedzieć, szanuj mnie. Jeden z naszych pastorów powiedział, płacę podatki do prezydenta miasta, słuchajcie, dużego miasta. Powiedział, ja płacę podatki. Ludzie z mojego kościoła płacą podatki. I z tych podatków pan prezydent ma wynagrodzenie. Dlaczego więc, panie prezydencie, pan mnie tak traktuje? Jeżeli pan nie zna swoich konstytucyjnych zobowiązań i moich konstytucyjnych praw, to pan się nie nadaje na to stanowisko. Albo pan mnie zacznie inaczej traktować, albo ja wychodzę i będę załatwiał sprawę inaczej. I facet zmiękł. To ja przepraszam. Co, on nie wiedział wcześniej, z kim ma do czynienia? Wiedział. Tylko jak czasami się nie postawisz, będziesz jak Hiskiasz, czuły na głaskanie, albo przestraszony, tak? To wtedy zyskasz pogardę. A jeżeli będziesz godnie reprezentować Boga, zyskasz honor. Oto Bóg chce, żeby lud Boży powstał. Dlatego jest powiedziane w Biblii, wasze opadłe ręce i omdlałe kolana, tak? Znowu wyprostujcie. Nabierzcie siły. I bądźcie ludem, który idąc do przodu zwycięża. Więc kiedy teraz pojedziecie do domu, kiedy się modlicie, to musicie coś zrobić. Ja wam powiem jeszcze jedną historię, dobrze? Kiedyś byłem teraz w Ugandzie. Mój angielski jest bardzo kiepski. Znaczy, dużo rozumiem. Chyba, że rodowity Amerykanin mówi. To tak mówi, jakby miał kluski w buzi. I nie do końca to rozumiem. Tak, piąte przez dziesiąte. Ale jak już Murzyni mówią, czy czarnoskórzy, to po prostu. Czasami słyszałem, był z nami w misji amerykańskiej, więc Amerykanin słuchał, dwa razy pytał, możesz powtórzyć? Więc byłem tam i miałem głosić. Pierwsza moja, miałem napisane kazanie po angielsku, więc wygłosiłem je, ale tak jakoś nie za bardzo dobrze się w tym czułem. I kiedy miałem drugi wykład głosić na temat proces, stanąłem i mówię, Boże, bądź ze mną, idź ze mną, daj mi łaskę. I tak
Cały przejęty, stałem, oni tam uwielbiali, a ja stałem, wołałem, łzy w oczach, tak, Panie Boże, nie chcę wyjść na głupka. Przyjechałem tutaj, żeby głosić. Po prostu, co ja tu im zaprezentuję? I nagle poczułem taką Bożą irytację. I Bóg mówi, a w jakiej pozycji jesteś? I jak ty mi w ogóle wierzysz? Ja mówię, no Panie, no wiesz, wierzę Tobie, że Ty możesz pójść ze mną, to Cię proszę, idź ze mną. A Pan mówi, widzisz, jak tak będziesz miał takie biadolenie, bo nie nazwane błaganiem, czy nie wiem, usłyszałem słowo biadolenie, wiecie co to jest biadolenie, tak? To niewiele zyskasz. Bo Twoja wiara powinna być taka, kiedy w Polsce się już modliłeś, to ja już tam przy kazalnicy stanąłem. Więc kiedy teraz wychodzisz, to możesz powiedzieć, dziękuję Ci Panie, że Ty już tam miejsce przygotowałeś i Ty stoisz i będziesz mi pomagał. I to zdaje egzamin. Bo jeżeli idziesz tam i ciągle biadolisz, to tak naprawdę jak coś do Ciebie mówię, to Ty ciągle biadolisz. I wychodzi tak, wychodzi. Więc stanąłem, poszedłem, powiedziałem, Boże, dziękuję Ci, poszedłem. Mówiłem, pewnie bardzo niegramatycznie, bo aż ja to słyszałem. Ale później mi powiedzieli, zrozumieliśmy wszystko. Nie w tych czasach mówiłeś, ale zrozumieliśmy wszystko. Niesamowite. Dobre przesłanie, w dobrym tempie. Myślałem sobie, halleluja. Więc jeżeli stajesz gdzieś, to uwierz Bogu, że On już tam z tobą jest. Tak? Jedziesz do domu, boisz się męża, modlisz się, Boże, i on już tam jest, tak? Może. Jest. Jeżeli jedziesz do pracy i masz mobbing, modlisz się, Boże, i wierzysz. I przez tą sytuację Bóg zmienia tych, którzy cię prześladują, tych, którzy są źli, tych, którzy źle o tobie mówią, albo tych, którzy stwarzają ci złe okoliczności. Więc teraz staniemy i będziemy się modlić, po pierwsze o skuteczną wiarę, tak? Po drugie o to, żebyśmy nie pokazywali wrogowi, który jest hipotetycznym wrogiem, wszystkiego. Żebyśmy mieli swoją intymność i żebyśmy się przez głaskanie nie otworzyli za bardzo, tak? Cudowny Jezu, cudowny Panie, potężny Królu, dziękuję Ci za to, że uczyniłeś nas dziedzicami, że dałeś nam błogosławieństwo, że Ty widzisz czyny, które czynimy, zamierzenia, które mamy, że Ty prowadzisz nas do życia i do świętości. Panie, proszę Cię, daj nam wiarę. Jeżeli mamy podjąć decyzję, albo jeżeli mamy trudne sytuacje, to Ty dzisiaj poślij już swoich aniołów w miejsce, gdzie mamy być. Zjednaj nam przychylność ludzi. Stwórz nam sytuację do tego, byśmy mogli w nich normalnie funkcjonować. Zabierz strach. Zabierz niepotrzebne emocje. I daj nam mądrość. Wszak słowo Twoje mówi, że dałeś nam ducha mądrości, ducha mocy, ducha trzeźwego myślenia i zabrałeś nam ducha bojaźni, lęku i strachu. Panie, dziękuję Ci za to, że postawiłeś nasze nogi na skalę i że dałeś nam wybudować dom na dobrych fundamentach. Dziękuję Ci za Kościół, w którym jesteśmy. Dziękuję Ci za starszych Kościoła i dziękuję Ci za pastorów, którzy dzielnie niosą brzemię służby. Panie, dzisiaj chcemy ich błogosławić i dzisiaj chcemy mówić, niech z ich strony przyjdzie błogosławieństwo do nas. Niech będą umiejętni, żeby nas podnieść, zachęcić, żeby nas wesprzeć i postawić na właściwej drodze. Panie, daj nam otwartość do nich. Pobłogosław też, Panie, i daj nam miejsce intymności i spraw, byśmy rozpoznawali wroga z daleka. Byśmy byli jak Habakuk, który stanął na wieży i powiedział, Boże, mów! A Bóg odpowiedział, przepatruj drogę i zapisz odpowiedź. Panie, chcemy to wyryć w swoich sercach, chcemy słuchać i chcemy być ludźmi, którzy nie tylko słyszą odpowiedź, ale ją wykonują. Panie, kiedy pojedziemy do domów, niech Twoja łaska będzie z nami, niech nasze życie się lepiej ułoży i Panie, niech nie będzie w naszych domach hipochondryków, niech nie będzie ludzi zalęknionych, niech nie będzie ludzi egoistycznych,
Niech nie będzie ludzi, którzy mówią o niemocy. Niech będą ludzie wiary, ludzie wzrostu. Niech kościoły rosną. Niech światło Ewangelii wychodzi z domów, z kościoła, Panie, na ten naród, który żyje w ciemności. I niech się sprawdzi słowo, które mówi, że naród, który żyje w ciemności, ujrzy światło wielkie. W imieniu Jezusa. Amen.